Wielkimi krokami, kochani, nadchodzi zima. Pierwszy mrozik, lodowate podmuchy wiatru i pierwszy pruszący śnieg. Zimową porą uwielbiam, kochani, zakopać się pod puchatym ciepłym kocykiem, na stoliku gorąca herbata, w rękach robótka, a na uszach pyszna opowieść. Kochani, zapraszam Was na mój wybór audiobooków idealnych na zimę. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny, grudniowy, niemal zimowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Kto, kochani, śledzi mnie na mediach społecznościowych, na Facebooku albo szczególnie na Instagramie, ten z pewnością zauważył, że w ostatnim czasie zwiększyłam moją produkcję sweterkowo-czapkową na drutach, więc niemal każdy wieczór, słuchajcie, wolny wieczór oczywiście, spędzam oplątana włóczkami, ze słuchawkami na uszach. Audiobooki od długiego już czasu to jest, słuchajcie, mój chleb powszedni i przyznam Wam, że w ogóle w ostatnim czasie to ja sobie nie wyobrażam bez nich życia. Zawsze zresztą powtarzam, że słuchajcie, nie ma się co ograniczać. Mogę gotować i czytać książkę naraz. Mogę sprzątać i czytać książkę naraz. Mogę haftować świąteczny obrazek i czytać książkę naraz. Nie inaczej, kochani, no żyć po prostu nie umierać. W świecie, kochani, w którym każda wolna chwila jest w sumie na wagę złota, ta wielozadaniowość cieszy mnie niezmiernie. To audiobookowe szaleństwo zresztą kontynuuje się również dzięki współpracy z platformą BookBeat, o której zresztą Wam niejednokrotnie wspominałam, a we współpracy z którą powstał dzisiejszy filmik. I przypominam Wam, kochani, że platformę BookBeat możecie teraz testować całkowicie za darmo przez kolejne 30 dni. Wystarczy, że wykorzystacie kod Wielki Book. I sami wtedy możecie na własnej skórze przekonać się, czy w ogóle słuchanie audiobooków, czy słuchanie opowieści jest właśnie dla Was. A jeśli jest dla Was, to możecie się zanurzyć w tysiące tytułów, zarówno tych polskich, jak i zagranicznych, do wyboru, do koloru. Ja zdecydowanie znalazłam tam moc dobroci, dobrze o tym wiecie, a dzisiaj specjalnie na zimową okazję przygotowałam 10 audiobooków idealnych właśnie na zimową porę. To książki grubaśne, niesamowite, absolutnie smakowite, które zrobią na Was wrażenie i które pożrecie w mig, nawet nie zorientujecie się kiedy. Okna umyte? Książka przeczytana. Pierogi ulepione? Książka przeczytana. Szaliczek na drutach zrobiony? Książka przeczytana. Tak właśnie audiobookowo wygląda ta zima. Malowany człowiek Petera V. Bretta, absolutnie kultowe, grubaśne, smakowite fantasy, pierwszy tom cyklu demonicznego, który idealnie sprawdzi się właśnie w tej audiobookowej wersji. I to właśnie z tym tytułem spędziłam, słuchajcie, ostatnie tygodnie na słuchawkach, właśnie przy robótkach, właśnie przy robieniu na drutach. I tak jak wspomniałam, jest to pierwszy tom cyklu demonicznego, historia świata, którego każdej nocy napadają demony z otchłani. Mamy tutaj osaczoną, bezwolną niemal ludzkość i troje ludzi, którzy stawią wyzwaniu czoła. To pełna epickiego rozmachu opowieść o dorastaniu i o odpowiedzialności. Idealnie na zimową porę, Nędznicy Victora Hugo. I ja zawsze, kochani, powtarzam, że książki Victora Hugo łamią czytelnikowi serce. I z nędznikami wcale nie jest inaczej. To z jednej strony jest historia ludzkich dylematów, zarówno społecznych, jak i moralnych. A z drugiej strony jest to epicki portret pewnej historycznej epoki. Mamy tu przekrój całego społeczeństwa i ustroju również na czele. Czyta się, kochani, z zapartym tchem, interpretację oczywiście pozostawiam tutaj czytelnikowi. Jest to po prostu nieśmiertelna historia walki ze złem, no i oczekiwania na to odkupienie. W wersji audiobookowej uczniowie Hipokratesa dr Bogumił Aubeny Grabowskiej. I Aubeny Grabowskiej na Wielkim Buku nikomu nie trzeba przedstawiać, dlatego że porywa serca czytelników od lat. A przed nami opowieść, która rozpoczęła jej nowy cykl. Cykl, który łączy dwa bliskie tematy właśnie Aubenie Grabowskiej, a mianowicie historię, literaturę i medycynę. Jest to opowieść o XIX-wiecznym młodym lekarzu, który poszukuje swojego powołania, a jednocześnie cała opowieść jest przeplatana prawdziwymi ciekawostkami historycznymi i faktami historycznymi. Oczywiście dotyczącymi medycyny i to wszystko spójnie łączy się z fabułą. I powiem Wam tak, aż trudno uwierzyć, że tak kiedyś wyglądała medycyna właśnie. Przekonajcie się sami. Zimową porą błękitny zamek Lucy Maud Montgomery. Autorka oczywiście uwielbianego cyklu o Annie Shirley z Zielonego Wzgórza, tym razem w opowieści jednotomowej dla starszych czytelniczek. Jest to bardzo ciepła opowieść o marzeniach, które mogą się spełnić. Na 29-letnią Valencie Sterling wisi widmo staropanieństwa.
W oczach rodziny nie ma, słuchajcie, żadnych perspektyw, a ona sama pogrąża się w takim marazmie codzienności. Jedyną odskocznią dla Valencie jest jej wyobraźnia i błękitny zamek. Błękitny zamek, w którym osiąga sukcesy, jest kochana i ma swoich adoratorów. Gdy Valencie dowiaduje się przypadkiem, że został jej jedynie rok życia, nie przejmuje się tym, rzuca wszystko i postanawia ożywić swój błękitny zamek i wprowadzić go w czyn. W końcu czasami marzenia mogą się spełniać. Jest to cudownie ciepła i kojąca opowieść, idealna właśnie na ten czas. Hrabia Monte Cristo Aleksandra Dumas. To porywająca, ponadczasowa powieść kostiumowa, w której ten zwykły człowiek przywdziewa maskę, by siać zniszczenie i postrach. To historia zemsty i nienawiści, która przetrwa najgorsze męki, to najgorsze poniżenie. Motyw dobrze znany, motyw uwielbiany, a sama powieść tak porywająca, że nie sposób jej sobie odmówić. A kto szuka thrillera idealnego? Ślepiec Maxa Czornyja. W ogóle, kto szuka doskonałych thrillerów, musi twórczość Maxa Czornyja poznać. Ten autor serwuje powieści brutalne, często makabryczne, pełne wyrafinowanych zbrodni. Ślepiec rozpoczyna serię z komisarz Lizą Langer i z profilerem Orestem Rembertem. Razem stawią czoła seryjnemu mordercy, który brutalnie okalecza swoje ofiary. A po Ślepcu jeszcze jest grób, jeszcze jest mord, no i czekamy na więcej. Coś kojącego, srebrna łyżeczka Magdaleny Witkiewicz. Magdaleny Witkiewicz chyba też nikomu nie trzeba przedstawiać, ale jeśli trzeba, to jest to autorka, która od lat wzrusza i porusza serca swoich czytelników. Serwuje im uwielbiane opowieści romantyczne i obyczajowe. I to nie przypadek, że wielbiciele nadali jej, słuchajcie, przydomek specjalistki od szczęśliwych zakończeń. No i nie inaczej jest właśnie ze srebrną łyżeczką. Mamy tu jedną kobietę o złamanym sercu, mamy też jedną srebrną łyżeczkę, która nosi rodzinny sekret. I rodzinna historia, która odmieni przyszłość. Podobnie jak Błękitny Zamek, cudownie kojąca lektura, idealna na trudniejszy czas. A teraz coś mocnego, Turniej Cieni Elżbiety Herezińskiej, bo wszystkie drogi pewnego dnia prowadzą w końcu na wschód. To właśnie tam w pierwszej połowie XIX wieku rozegrała się Wielka Gra. Jedna z ciekawszych rozgrywek geopolitycznych ostatnich stuleci. Wielkie starcie mocarstw, rywalizacja Imperium Brytyjskiego i carskiej Rosji. A gdzieś pośród tej zawieruchy Polacy, którzy byli gotowi na wszystko, by Polska, ich ojczyzna, znów pojawiła się na światowej mapie. Fenomenalna, intensywna, historyczna lektura, moim zdaniem majstersztyk. I opowieść, do której powracam co roku, opowieść wigilijna Charlesa Dickensa. Nie wyobrażam sobie, słuchajcie, grudnia bez tej wspaniałej, klasycznej opowieści. Charles Dickens pozwala nam się zanurzyć w przedświąteczną atmosferę wiktoriańskiej Anglii, jednak robi to po swojemu. To nie jest obrazek jak ze starej, uroczej pocztówki, oj co to nie. To raczej jest smutny przekrój przez brytyjskie społeczeństwo. I nic nie ucieknie przed wzrokiem tego wnikliwego pisarza. Ta powieść, kochani, jest ponadczasowa, swoiście magiczna, poruszająca serce, nie inaczej. I wreszcie coś dla kontrastu, wyborny trup Agustiny Bastericki. Jest to jedna z najmocniejszych i najbardziej kontrowersyjnych powieści tego roku. Tylko dla czytelników o mocnych nerwach, o mocnych żołądkach, o mocnej wyobraźni, dla czytelników wytrzymałych i gotowych. To dystopijna opowieść, przez wielu, szczególnie za oceanem, potraktowana jako horror, jako powieść grozy. Autorka na talerzu bowiem podaje nam tutaj kanibalizm w tym najbardziej odczłowieczonym, systemowym wydaniu. To portret świata wynaturzonego, zaburzonego, w którym ludzie hodują innych ludzi i pożerają ich jak mięso. Tak jak powiedziałam, nie dla każdego to brutalna, ale jakże przemyślana wizja. Mam nadzieję, że mój wybór audiobookowy okaże się dla Was ciekawy, fascynujący, że Was zmotywuje również do sięgnięcia po audiobooki. I jak zawsze jestem, kochani, ciekawa, czy Wy audiobooków słuchacie, czy tak jak ja uważacie, że każda forma czytania jest pyszna, od tradycyjnej przez e-booki po audiobooki właśnie i można korzystać z nich wymiennie, ile się chce, ile wlezie. Ja tak właśnie, kochani, mam i sobie po prostu nie odmawiam. Pyszna opowieść to dla mnie jest pyszna opowieść. Pamiętajcie, kochani, o kodzie, który możecie wykorzystać, żeby wypróbować aplikację BookBeat właśnie. Kod Wielki Book, macie 30 dni zupełnie za darmo. Do testowania dla Was link w opisie pod filmem, podobnie jak kod. Korzystajcie i bawcie się pysznie. A my w takim razie widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa!
Świątecznie przedświąteczny czas, prezentownik książkowy dla Was, do wyboru do koloru ponad 100 książek i gadżety książkowe na dokładkę. Co? No właśnie, zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi, zapraszam Was do subskrypcji, zostawiajcie łapki w górę, będzie mi przeogromnie miło. Do zobaczenia!